Siemanko, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam, że nagram vloga takiego starorocznego, bo mamy dzisiaj Sylwester, więc pomału trzeba będzie się szykować na imprezkę sylwestrową. No, także trzeba się ogarnąć i zrobić jakieś jedzenie. Dobra, my jedziemy. Wow, co to ma być? Za teleportację! Mężu! Nasze drogi! Wow. A więc jak człowiek się ogarnie, to troszkę się wygląda od razu inaczej. Sorki za te tele. Ale po prostu nasze drogi są... No jakie są. No. Wczoraj zrobiłam ciasto, dzisiaj będę robić udka i takie inne rzeczy, więc... Może pokażę, nie wiem, zobaczymy. I dzisiaj jeszcze jedziemy, bo moja rodzinka Luba z Matową mają urodziny Sylwestra, więc jedziemy też złożyć im życzenia, a jutro ma moje bratowe druga urodziny, więc... Wczoraj sobie takie paznokcie zrobiłam i znowu już lakierem z Biedronki. Kurczę, ładny ten kolorek jest, co? I do tego zrobiłam sobie takim pozłotkiem, nie wiem, czy to światło. A więc wróciliśmy z urodzin mojego brata, mojej bratowej. A teraz bierzemy się za robienie paznokci mojej koleżance Adze oczywiście. Tutaj mamy cały zestaw moich lakierów. Trochę się tego nazbierało, więc teraz będziemy robić Adze paznokcie. A ja mam paznokcie, moje paznokcie są zrobione tym kolorkiem. To jest kolorek z Miuki. Jest to czerwień 10. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. O, 10. Okej, to zbierzemy się Adze za usuwanie tutaj, Aga, daj palec. Ten. Usuwanie tych resztek, bo tu biłam takiego Mikołajka i zrobiłam. Więc usuwamy te resztki. Mamy nagrywanie. Adze popiłowałam, teraz tylko... Marek już wyszedł. Marek już wychodzi. Jak stwierdził, że ja nagrywam, to się usuwa. Teraz odciągam skórki. Nie będę jeszcze wcale tych skórek dzisiaj wycinać. Nie tam. Bo ma ładne, widzę te skórki. Tą z Niuki, czyli bazą proteinową. Okej. Okay. Najpierw czubeczki oczywiście. Wiecie, nie jestem żadną ekspertką od takich rzeczy. Ale z takim samoukiem. Sama się nauczy. Nauczyłam się na tych oto paznokciach. Na Agi paznokcie się nauczyłam, nie Aga? Mówiłam. Ja wybrałam sobie taki kolorek. Taki jakby różowy. Czekajcie. Tak jakby różowe złoto. Zobaczcie, jak pięknie się mieni. Coś pięknego. U nas taką tradycją nie zawsze było to, że jak robiliśmy paznokcie, to miałyśmy browarki. I żeśmy sobie browarki popijały, nie? To dzisiaj nie. A dzisiaj nie mamy, bo ma to Sylwester, więc musimy się w godzinę wyrobić. Nigdy nie nagrywałam takich filmów, jak robię paznokcie, więc stwierdziłam teraz, że nagram taką naszą pogadankę. Aga lubi bardzo kolorki, które się mienią, tak Aga? Mhm. Jak prawdziwa kobieta, jak prawdziwa syroczka. O, tutaj oczywiście wolny brzeg. Ogólnie wszystkie kolory, jeśli są czerwone, białe, czarne, to trzeba włączać pomarańczowy na 60. Zależy tego, jaka lampa jest oczywiście. To jest wszystko zależne od lampy. Weź mi to zerwij, bo mnie to wkurza. A wiesz, że ja nagrywam, a czy... Zerwij. Plaster? Antykoncepcyjny? Tak. masz to. A co mu się stało? Wczoraj mnie zadrapała. Tak wczoraj go drapnęłam tak z całej siły. Tak, tak mnie drapała. I potem miałam krew na dłoniach. Chciałam go zamordować. Aha. Tak się podnieciła. Zobacz, zobacz. Podrapała. Tu. To i nie ja, to koty. Dobra, się teraz nie wymieniam. Ja mam krótkie paznokcie, drogi mężu. I cię nie jestem w stanie podrapać. Tą? Co? Bluzkę. Polo chcesz ubrać na imprezę sylwestrową? A co? Nie masz żadnej bluzki z brokatem? Z panem?
Z brokatem? Tak, no? Się kurwa bombkę stuka i się obsypie. Co jeszcze może? Ty wiesz, to ja tu mam taki brokat. To? O Jezu, jak się wiesz, tak będziesz wyglądał, co ja ci mam powiedzieć? Ubierz tą. Albo ubierz tą białą. Jaką białą? Białą? A ja mam co się ubrać. Biała mogę się wyjebać i będzie piękna. A ja mam co się ubrat. Sukienkę. Na Golasa. Dobrze, bardzo. No nie ma problemu, mogę być na Golasa. Aga, wmasuj się ten wilgoć w paznokcie. Ona się ze mnie nabija. Ja mówię, że ma sobie wmasować wilgoć. Ładnemu chleb na myśli, Aga. Pokaż teraz. Może wciągnąć las, no wciągaj. Jeszcze muszę szpilki ubrać, proszę Państwa. Żaden makijaż dzisiaj nie zakryje mojej twarzy zmęczonej. A teraz zobaczcie moją Agę. Jak wygląda. Aga, pokaż tą bluzkę. Fajna, zajebiście. Fajna jest, nie? Mówiłam ci, że fajna jest. Ja ma tutaj te fajne te falbanki takie tutaj, nie? Aha. Tutaj, o. To, no. To też. I paznokcie no, zrobione. O. No proszę. Aga wygląda super. Także szykujemy się na Sylwestra, takiego domowego. Ale to nic nie szkodzi, że domowego. Nie? Przemy jest na luzie. Jojo. Teraz bierzemy się za rzucanie petard. Tu Aga jest, mój mężuś. O, wszedł! Mężuś. Ale tylko kapeczkę, starczy! Bo ja za bardzo nie lubię szampana. Tak, wiesz, pionowo. Dobra. Nie wiem. Wow! 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 O Jezu! Ale elegancko! Wow! Szczęśliwego nowego roku! Mamy nowy rok. My wyglądamy jak wyglądamy. Nie patrzcie na to, jak wyglądamy. Po prostu poszliśmy dzisiaj spać o godzinie czwartej. Także było grubo. Podczas naszej nocy sylwestrowej, żeśmy naszych sąsiadów odwiedzili, Niaga. Z nimi poszliśmy powinszować naszym sąsiadom oczywiście. I zostaliśmy tam do godziny drugiej. No, potem poszliśmy dalej imprezować, więc fajnie. W ogóle wczoraj prawie nie piłam alkoholku, piłam jednego drinka, więc dzisiaj czuję się dobrze. No, Agę trochę doprowadzam do porządku. Tutaj dobry sposób na kaca, czyli witamina C, wrzucić do wody i wypić, to po prostu daje takiego kopa energetycznego i... Nie ma kaca. W sensie ja nie wiem, bo ja tego nie stosuję, bo ja rzadko piję alkohol, ale tak. Aga, postawię. Świrunia. Wszyscy się śmieją z Świruni, że ona ma tak splaszczony nos. Że ma za swoją panią. Nie, ja trochę mam tego nosa. Malutki, ale jest. Outfit na nowy rok. Najlepsze spodnie w kratkę. Zielona bluza z jakimś tam motywem świątecznym chyba. W sumie nie wiem, co to jest napisane. No make-up, bajzel w domu, bajzel wszędzie. No elo, my znowu już wychodzimy na kolejną imprezę. Urodzinową tym razem. Dzisiaj już na totalnym luzie w dresach. Nie, dzisiaj nikt nie ma siły się przebierać, ogarniać, stroić. Mój mąż już doszedł do siebie w końcu. Marek, jak się czujesz? Dobrze. Bardzo. To już teraz dobrze jest.
No, pokremuj sobie buzię kremem. Także będę kończył tego vloga już noworocznego i sylwestrowego dzisiaj, bo wychodzimy na kolejną, na kawkę urodzinową, bardziej można być, więc życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości, miłości, uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń. Pa!